również i przytoczymy argumenty, które w naszej opinii nie są, nie podzielamy opinii Komisji Europejskiej, że jest to podatek, który nie jest zgodny z regulacjami, które w tej chwili Komisja Europejska stosuje wobec państw członkowskich. Beata Szydło dodała, że po decyzji Komisji Europejskiej pobór podatku został zawieszony. Ministerstwo Finansów zastanawia się nad wprowadzeniem nowego rozwiązania w miejsce tego podatku. A podatek handlowy zakwestionowała Komisja Europejska. Wydała również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. W wydanym uzasadnieniu napisano, że istnieje obawa, iż progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Kwestionowana przez Komisję ustawa wprowadziła dwie stawki podatku od handlu: 0,8% od przychodów w wysokości od 17 do 170 milionów złotych miesięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 170 milionów złotych miesięcznie. Papież Franciszek modlił się za poszkodowanych przez trzęsienie ziemi, które wczoraj nawiedziło środkowe Włochy. Ojciec Święty jednoczy się w cierpieniu z mieszkańcami regionu dotkniętego przez kataklizm po raz drugi w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Dwa silne wstrząsy były odczuwalne wczoraj wieczorem na całym Półwyspie Apenińskim, zaś jeden dziś rano. Ich epicentrum znajdowało się w rejonie miasta Macerata w regionie Marche. Są ranni, ale nikt nie zginął. 4 osoby odniosły poważne obrażenia. Bez dachu nad głową pozostaje około 3000 osób. O zmianach zachodzących w regionalnej turystyce i najważniejszych zadaniach na przyszły rok rozmawiali dziś w Toruniu uczestnicy 2. Regionalnego Forum Turystyki. Forum połączono z wojewódzkimi obchodami Światowego Dnia Turystyki. Mieszkańcy z danego terenu wszystko dobrze wiedzą i wiedzą, co funkcjonuje, co dobrze działa i co ściąga jakichś turystów. Natomiast proszę mi wierzyć, ci turyści jeszcze cały czas o tym nie wiedzą. Jeżeli my nie stworzymy wspólnej oferty, spójnej oferty i ciekawej oferty, zarówno dla rodzin, dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, wówczas ci turyści po prostu będą nas omijali. Będą jechali autostradą i będą jechali do innych regionów albo będą wyjeżdżali do innych krajów. A w zatrzymaniu turysty na kilka dni w naszym regionie mają pomóc tak zwane produkty sieciowe. Jednym z nich jest produkt turystyczno-kulinarny Poznaj smak Doliny Wisły. Niech cię zakole. Mówi o nim jego pomysłodawca Piotr Lenart. Turystyka połączona z kulinariami na ziemi dobrzyńskiej, na zakolu Wisły, czyli od Chełmna do Ostromecka i od Ostromecka do Świecia i dalej na Kociewiu. Została tam zidentyfikowane atrakcje turystyczne, agroturystyczne oraz kulinaria. Z Torunia Monika Kaczyńska. Prognoza pogody. Jutro sporo chmur, miejscami deszcz, rano gdzieniegdzie na południu mgły. Temperatura wyniesie w ciągu dnia od 8 do 11 stopni, wyjątkiem będą okolice nadmorskie, tam miejscami do 13 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, gdzieniegdzie dość silny i porywisty, zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 23. Sport. Polskim Radiu 24. Renata Susołko. 3 tenisistki reprezentujące Niemcy Angelika Kerber, Słowaczka Dominika Cibulkowa z grupy czerwonej oraz Rosjanka Swietłana Kuzniecowa z grupy białej już zapewniły sobie półfinały kończącego sezon turnieju mistrzyń w tenisie rozgrywanego w Singapurze. Cibulkowa, choć wygrała tylko jeden mecz, będzie walczyć o finał dzięki Kerber, która bez straty seta pokonała Amerykankę Madison Keys. Były trener Kerber, Paweł Ostrowski, jest pod wrażeniem gry liderki światowego tenisa. Po tak udanym sezonie zawodniczki generalnie już tak nie są w stanie wykrzesać siebie, jak gdyby ostatnich sił, wysiłku, żeby pograć. Ale okazuje się, że Angelika po prostu gra w tej chwili na luzie, absolutnie na luzie, dlatego że nie musi już nikomu nic udowodnić. I tak skończy na pierwszym miejscu koniec sezonu. W dodatku niczego nie broni. Taki spokój psychiczny procentuje tu ewidentnie. O ostatnie miejsce w najlepszej czwórce turnieju mistrzyń w Singapurze Agnieszka Radwańska jutro zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 13.30 czasu w Polsce. Dobrze wiedzie się polskiemu kolarzowi Przemysławowi Niemcowi w wyścigu w Chinach. Na 6. etapie Polak zajął 2. pozycję za Słoweńcem Matejem Mohiriciem. Liderem turu jest Aleksiej Łucenko z Kazachstanu, a Przemysław Niemiec zajmuje 3. miejsce. Za ponad 2,5 godziny Marcin Gortat, jedyny polski koszykarz w lidze NBA, rozpocznie 10. sezon w tych rozgrywkach, a 4. w Washington Wizards.
Jak się czuje przed kolejną batalią najlepszej Ligi Świata? Czuję się, że jestem przygotowany. Ten drugi sezon z tych trzech, które grałem do tej pory, ten drugi środkowy był taki słabszy. Pierwszy był dobry, ten trzeci, ostatni teraz był, można powiedzieć, najlepszy. I czy na to, że powtórzę ten sam sezon, ten sam wynik, a byłoby pięknie, gdybym jeszcze go oczywiście polepszył. Dlatego koszykarsko czuję się oczywiście doświadczonym. To będzie mój 10. sezon w NBA jubileuszowy i mam nadzieję, że będzie to taki sezon, gdzie dostaniemy się do play-off. Drużyna Gortata pierwszy mecz rozegrał u siebie z Atlanta Hawks. Organizator rozgrywek Ekstraklasy Siatkarzy, Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej, ukarał PGS Krebełchatów walkowerem za mecz z Espadonem w Szczecinie, w którym to w drużynie gości przez chwilę na boisku przebywało czterech obcokrajowców. Skra zwyciężyła 3-0, lecz wynik został zweryfikowany na 3-0 dla gospodarzy. Rzecznik Profesjonalnej Ligi Kamil Składowski. Jest bezsporne, że za zmiany przeprowadzane w trakcie meczów odpowiedzialny jest sztab każdej z drużyn. Na pewno będziemy bardzo dokładnie przyglądali się jeszcze całemu regulaminowi, sprawdzali spójność wszystkich przepisów, nie tylko może po to, aby jakiś tutaj szukać uchybień, ale żeby dla wszystkich uczestników zawodowej ligi te przepisy były jasne, czytelne, nie budziły żadnych wątpliwości i takie prace właściwie już ruszyły w tym momencie. Błąd Skry i decyzja włodarzy plus ligi sprawiła, że Szczecinianie odnieśli pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Szkoda, że nie na boisku. Jutro sympatycy futbolu, choć nie tylko, będą się ekscytować wyborami prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nasz redakcyjny ekspert piłkarski Andrzej Janisz zachowuje spokój. Moim zdaniem niewiadomych nie ma. Oczywiście jest dwóch kandydatów i od razu powiem, dobrze, że jest dwóch kandydatów. Dobrze, że Zbigniew Boniek nie idzie do tych wyborów sami, nie zostaje przyjęty przez aklamację. Bardzo ważna jest konkurencja. Należy się spytać, dlaczego jest tylko jeden kontrkandydat i dlaczego on został zgłoszony tak późno. Ktoś uważa, że równie dobrze Józef Wojciechowski może zostać prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy zostanie, o tym zdecydują delegaci. Moje zdanie jest takie, że zdecydowanym faworytem jest Zbigniew Boniek. A już jutro wszystko będzie jasne. Polskie Radio 24. Prawie 10 minut po godzinie 23 w Polskim Radiu 24 czas na audycję historyczną. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Minateka.pl. W Polskim Radiu 24 Nos Kleopatry. Dobry wieczór Państwu, Wiktor Świetlik, kłaniam się w audycji Nos Kleopatry. Gośćmi są profesor Hanna Zowczak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Udało się. I Mateusz Matyszkowicz, dyrektor TVP Kultura. Tu była krótsza nazwa, było łatwiej. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Spotykamy się, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wymiarze zarówno historycznym, jak i kulturowym, no, tego okresu, w który wchodzi dzisiaj cała Polska, czyli okresu wspominania zmarłych, a także no, jakoś tam mierzenia się z własną perspektywą skończoności swoich losów. I w związku z tym pytanie, która, tak patrząc na dzisiejsze społeczeństwo polskie, która z tych nazw jest bardziej odpowiednia do opisu? Ta, która była lansowana w czasach PRL-u, czyli Święto Zmarłych, czy ta, która dzisiaj i niegdyś wcześniej jest no, bardziej obowiązująca, czyli Wszystkich Świętych? Pani profesor. Tutaj nie ma wymienności, to znaczy są dwa dni świąteczne, czyli jest uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada, po czym jest 2 listopada i to jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. I już w nazwach widać, że chodzi o dwa różne święta tak naprawdę, chociaż podejrzewam, że z perspektywy przeciętnego uczestnika praktyk listopadowych, czyli tych zadusznych, to właśnie zaduszki są najwłaściwszym określeniem. Mateusz Matuszkowicz? To też bierze się stąd, że dniem wolnym jest tylko 1 listopada, więc jest to dzień, w którym wszyscy pielgrzymują na groby swoich bliskich i dlatego tak mocno ten 1 listopada kojarzy się ze świętem zmarłych, czyli spaleniem zniczy. 2 już, czyli we właściwy dzień obchodzenia pamięci o swoich zmarłych, to zwykle już wszyscy są w pracy albo w samochodach, w pociągach i wracają do swoich aktualnych miejsc zamieszkania. Ale skoro pytamy się o taki współczesny wymiar, to chyba żadne inne święto nie pokazuje tak bardzo
zjawiska, z którym mamy do czynienia od zakończenia II wojny światowej, które miało też kolejny taki swój nawrót w latach 90. i na początku tego wieku, czyli wielkich migracji. No, bo to jest taki dzień, w którym niezależnie od wyznania i od poziomu sekularyzacji jednak pamięta się o grobach swoich bliskich i nagle okazuje się, że są zakorkowane ulice, policja uruchamia akcję Znicz, prawda? Ale co to oznacza? To znaczy, że cała Polska tego dnia jest w ruchu i wtedy widzimy coś, co nam umyka na co dzień. Widzimy to, jak bardzo się przemieszaliśmy, jak bardzo się przemieściliśmy ze wsi do miast, pomiędzy miastami, to jest bardzo wyraźne i dlatego dla większości Polaków to może się wydawać święto zmarłych, czyli takie najbardziej polskie rodzinne święto. No właśnie, pani profesor, czy to, o czym wspominaliście państwo oboje, o tym przemieszczaniu się Polaków, właściwie to jest jedno z takich tak naprawdę dzisiaj zjawisk, z którym bardzo mocno się te święta kojarzą. Warszawa się wyludnia na przykład. Są miejscowości, które się zaludniają rodzinami, które zjeżdżają tam się właściwie raz do roku często właśnie w to święto zmarłych, czy wszystkich świętych na groby. Czy można powiedzieć, że rozwój komunikacji w Polsce, tak, który narastał, ale i ogromne migracje w ostatnim czasie, że one zmieniły charakter tego święta? Z całą pewnością tak, przy czym musimy pamiętać, że to święto wiąże się z taką no jednak dominacją Kościoła rzymskokatolickiego i jego kalendarza, ale w związku z tym zarówno prawosławni, jak i grekokatolicy, chociaż to nie jest ich termin święta, często też uczestniczą właśnie w tym święcie i przemieszczają się, bo jak wiadomo, grekokatolików i prawosławnych mamy rozrzuconych w wyniku akcji Wisła. Nie da się tego nie powiedzieć. W związku z tym te podróże, zresztą w ogóle w wyniku II wojny światowej, wiadomo, że u nas było to była ta wędrówka ludu, więc podróże rodzinne, potem jeszcze migracje do miast. To jest takie ogólne tło, można powiedzieć, tego święta, które jest rzeczywiście najbardziej takim kreatywnym w sensie społecznym. Więc tworzy więź społeczną, ale to... A w jaki sposób to się odbywa? No właśnie taki, że nawet jeżeli... Wydawałoby się, że dotyczy tych, którzy już zostali wypisani ze społeczeństwa. Ale oni nie zostali wypisani, bo tutaj to jednak by pewnie trzeba było trochę nawiązać do tego teologicznego aspektu obu świąt, bo jest to święto wspólnotowe, w sensie również wspólnoty ze zmarłymi. W przypadku chrześcijan w kontekście zmartwychwstania, czyli cały Kościół, wszyscy żyjący, należący do Kościoła, jak również wszyscy zmarli. Wszyscy zmarli, czyli zarówno ci, którzy zostali wyświęceni, czyli wierzy się, że osiągnęli niebo, jak i ci, którzy w czyśćcu cierpią, ale im jest poświęcony ten drugi dzień właśnie, bo ten pierwszy, ja się może odwołam do takich obrazów z zakresu sztuki, tak jak które nawiązują do tych dwóch dni, przy czym ważne są też teksty, do których się odnosi liturgia. Pierwszy to jest przede wszystkim obraz niebieskiej Jerozolimy, tak jak ją przedstawia Apokalipsa świętego Jana. I dawniej unikano w tym kontekście odwołań, przedstawień walki ze smokiem, z szatanem. To ma być ta taka wizja nieba triumfującego i jedności tych, którzy już w nim są, z Chrystusem oczywiście w centrum, z tymi, którzy jeszcze pielgrzymują na ziemi. Natomiast ten następny dzień poświęcony jest wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych, czyli tych w czyśćcu cierpiących, tak zwanego Kościoła cierpiącego, jak również wszystkich naszych bliskich, co do których losu nie jesteśmy zmarłych, co do których losu nie jesteśmy pewni. Ale teraz wspominanie zmarłych i poczucie związku z nimi, to co zresztą w tej chwili jest też takie ważne, poszukiwanie swoich korzeni, rekonstrukcje, pamięć.
pamięć, która jest, wydaje się, w tej chwili ważniejsza niż historia czasem. Więc to święto ma, jak powiedziałam, moc kreacyjną w tym sensie, że ludzie, którzy się nie widzieli od dziesiątków lat czasami, to przy tej okazji spotykają się przy mogile, przy grobie, albo poszukując swoich grobów, swoich bliskich. PRL podjął próbę jakiegoś rodzaju przekształcenia Dnia Wszystkich Świętych. Po pierwsze, eksponując bardzo mocno tą nazwę, która wydawała się jest nazwą nieodwołującą się do religii, czyli Święta Zmarłych, a równocześnie próbując budować taki, nie mogąc zablokować samego istnienia tego rodzaju święta, próbując budować taki całkowicie jego laicki charakter. Czy w ogóle takie święto może być zbudowane na bazie wyłącznie laickiej, czy poza religijnej? To przypomina się od razu Bareja, prawda, i ustanawiamy nową świecką tradycję. Ale to święto, ta uroczystość bardzo pokazuje, że jednak ideologia zwykle przegrywa z rzeczywistością. I tutaj tą rzeczywistością najmocniejszą, bo przegrywa ze śmiercią. Znaczy śmierć, trudno jest odnosić się do śmierci, nie poruszając jakoś sfery sakrum. Czy to w formie takiej ortodoksyjnej, czy też odwołując się do jakiegoś niepokoju metafizycznego, który zawsze się pojawia w człowieku, kiedy się z tą śmiercią konfrontuje, i o ile na co dzień można o śmierci zapominać, to tego dnia się nie zapomina, tak? Bo jedziemy na grób babci, dziadka, w pewnym momencie także rodziców, innych osób bliskich, i sami sobie uświadamiamy tę perspektywę, więc sami się jakoś do tego, co po śmierci, musimy odnosić, choćby negatywnie, ale to zawsze ten punkt odniesienia pozostanie. I jakbyśmy tego nie chcieli ubierać w świeckie szaty, to zawsze gdzieś ten religijny wymiar wyjdzie. Jeżeli do tego dołożymy to, że jednak większość cmentarzy w Polsce jest pod zarządem parafii, a nawet te, które są cmentarzami komunalnymi, mają na swoim terenie kaplice, kościoły, że jednak na grobach w Polsce są krzyże, do rzadkości należą groby bez krzyża. Tak? No to jest taki dzień, który bardzo mocno przypomina nam o tym, że jednak to odniesienie religijne jest jednym z fundamentów kultury. Wspominaliście Państwo o tym, jak bardzo to jest święto osadzone w takim potrzebie jednak odczuwania absolutu, także dotyczącego tego śmierci człowieka, a także o migracjach. Jest taki pogląd, który jest dosyć ugruntowany, że miasto jest bardziej laickie od wsi. Pani profesor, ale z drugiej strony, dzisiejsza Warszawa, czy ona się składa z wsi czy z miasta? To są właściwie od początku, kiedy zaczęli się w PRL-u chłoporobotnicy, od tego czasu bardzo trudno jest chyba mówić, gdzie kończy się wieś i gdzie kończy się miasto. Pani profesor się w tym specjalizuje, ja się na tym nie znam, ale pytanie, czy można mówić o tym, że święto zmarło i że generalnie rzecz biorąc uroczystości religijne, że one są w sposób głębszy czy bardziej religijny odbierane na wsi niż w mieście? Ja myślę, że one mogą być odbierane w sposób bardziej społeczny, w tym sensie, że w mniejszych miejscowościach wszyscy się znają, więc kiedy ksiądz przychodzi pomodlić się nad grobami, to niejako wszyscy mogą w tym uczestniczyć, ale jeżeli się pójdzie na przykład pojedzie na Brudno w którymś z tych dni, przypomnijmy, że jest to jeden z największych warszawskich cmentarzy. Tak jest. I cmentarz, o ile cmentarz pozwąskowski to jest taki bardziej, powiedzmy, historycznie, tam mnóstwo osób sławnych leży i tak dalej, on jest taki elegancki, to jest taki salon cmentarny, można powiedzieć. O tyle Brudno jest takim cmentarzem bardziej ludowym. I to, co się tam dzieje w okolicach, to jest święto życia. To zresztą muszę powiedzieć, że również jeśli chodzi o tę perspektywę religijną, to jest święto życia, bo to jest święto w pewnym sensie, tak jak powiedziałam, tego triumfu
kościoła triumfującego, ale radości ze zmartwychwstania również. Więc o ile nastrój w przypadku takiej kultury rzymskokatolickiej jest smutny i poważny na ogół, tak to jakoś wyszło, o tyle jak obserwowałam prowody tak zwane, czyli święto zmarłych na Podolu, na cmentarzu prawosławnym, to tam na stałe są ustawione stoły, wszyscy przy nich zasiadają rodzinnie, ucztują, a potem dzieci chodzą i zbierają te wszystkie pozostawione na grobach słodycze, kolorowe jajka. Jeżeli obcy tam trafi, natychmiast wszyscy dzielą się z nim jedzeniem. Nie widziałam alkoholu, ale oczywiście on jest, tylko nie jawnie i nie publicznie, ponieważ zawsze on należał na Słowiańszczyźnie jednak do tej całej warstwy takiej łączenia się z duszami, można powiedzieć, w dużej mierze, bo przecież tutaj obrzędowość, zwyczaje rozmaite, takie dawniejsze, które Kościół usiłował wykorzenić, w wielu przypadkach trwają do dziś. To się nie udało. Włodzimierz Wielki odrzucił islam ze względu na to, że zabraniał alkoholu. Więc tak jest. Jest istotny dla naszej kultury, także w tych dniach. No, muzułmanie nie znają kultu świętych i nie mają święta zmarłych, więc w przypadku odwiedzania grobów na cmentarzu muzułmańskim trzeba też pamiętać, że nie należy tam palić zniczy, tak jak odwiedzając cmentarz żydowski nie należy zostawiać kwiatów. To są takie drobiazgi już kulturowe, nieregulowane, że tak powiem, religijnie, ale tak jest. A obserwując dzisiaj w Warszawie, w innych miastach święto zmarłych i wszystkich świętych, dziś, trochę temu, dwa lata temu, czy Mateusz Matuszkiewicz widzi takie jakieś zabijanie sakrum w tym Dniu Wszystkich Świętych, czy ona pozostaje? Znaczy, widzę jakiś rozdar, jakąś różnicę pomiędzy takim obrazem medialnym a rzeczywistością. Znaczy, jeżeli się rzeczywiście co roku jeździ na groby zmarłych. Nie wiedziałem, że takie rzeczy się zdarzają, jak rozdrab między obrazem medialnym a rzeczywistością. Znaczy, jak ktoś jeździ co roku na groby swoich bliskich, czy też w swojej miejscowości i odwiedza, to większej różnicy nie widzi. Znaczy, są jakieś tam drobne mody, no, jednego roku chryzantemy, innego roku goździki, prawda? Jednego roku mniej fikuśne znicze, innego roku bardziej fikuśne, a tak, to wszystko zostaje takie samo. Ludzie tak samo jak rok, jak 10, jak 50 lat wcześniej stoją przy grobach. Zwykle idą na nabożeństwa w intencji zmarłych bliskich. Wszystko jest takie samo. Podobno doszło nowe święto Halloween, ale tak naprawdę spotykane bardzo rzadko. Będę chciał, żebyśmy jeszcze później w drugiej części naszej rozmowy, albo może i w tej, porozmawiali na ten temat. Ale ja większej różnicy nie widzę. Nie wiem, jak to wygląda w badaniach statystycznych, ale też wątpię, aby tam jakaś różnica była widoczna. Wiadomo, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia też jeszcze z kolejną fazą emigracyjną, czyli duża część Polaków ma na groby swoich bliskich jeszcze dalej. Być może to powoduje jakieś zaburzenie, zmniejszenie tego ruchu w kierunku grobów, ale tutaj w kraju nie widać. Ja też uważam, że nie widać, pomimo że przecież mamy inne formy, tak powiem, można zapalić znicz wirtualnie, jest to możliwe. Poza tym wiele osób, które nie mają czasu na porządkowanie grobów, wynajmuje osoby, które robią to za nie. Ariest pisał, że pisząc o zwyczajach związanych ze świętem, pisał, że następuje indywidualizacja, że raczej potrzeba nam takiego jakby kącika pamięci w domu, gdzie wiesza się portret, ale ja myślę, że w tej chwili jednak jest taki czas, że bardzo doceniamy to, że możemy się chociaż raz w roku spotkać. Wszyscy od najmniejszego do najstarszego. A czy duże są różnice między formami obchodzenia w regionach Polski?
No to się wymieszało. Ja myślę, że są raczej różnice, jeśli chodzi o wyznania, bo przecież Polska nie jest jednolita wyznaniowo i dobrze jest to przypominać przy takich okazjach, jako że przecież mamy różne cmentarze różnych wyznań. Rodziny są mieszane i często osoby innych wyznań właśnie uczestniczą w tych obrzędach chrześcijańskich. No wiadomo, no, żyją w tej kulturze, natomiast no, na przykład dobrze jest zwrócić uwagę na pewne związki tutaj tych świąt ze świętami żydowskimi. Weszliśmy już w nowy 5777 rok. Nie tak dawno temu 10 dni pokutnych między Rosh Hashanah a Yom Kippur to są właśnie, to jest w pewnym sensie odpowiednik, powiedziałabym, że tego może raczej dnia zadusznego, bo on ma, on nawiązuje do Księgi Machabejskiej, która co prawda, drugiej Księgi Machabejskiej, która co prawda nie należy do kanonu Biblii Hebrajskiej, ale wiąże się to z takim pasusem, kiedy Juda Machabeusz postanowił złożyć ofiarę przebłagalną za zmarłych, za zabitych w bitwie, którzy dopuścili się świętokradztwa. I tam jest taki komentarz, że gdyby nie wierzył w życie wieczne, to ta ofiara by nie miała sensu. Dziękuję serdecznie. Przerwę Państwu, ale tylko po to, żeby niedługo wrócić i dalej rozmawiać. Także o przeszłości. To jeszcze słuchamy puenty, pani profesor. Chodzi o to, że w tym wspomnieniu wszystkich wiernych zmarłych ważny jest aspekt modlitwy za duszę, czyli coś, czego nie uznają protestanci, a co łączy być może tutaj pokutę i właśnie to wspominanie Żydów i chrześcijan. Dziękuję bardzo serdecznie. Zaraz wracamy. Zostańcie Państwo z nami. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. Autopromocja. Polskie Radio 24. Kultura współczesna to teatr, świat sztuki, popkultury, nowe media, jak również twórcza pasja i działanie. Dlatego też wspólnie z artystami, twórcami, ludźmi kultury zastanawiamy się, co zrobić, by kultura ubogacała i byśmy dowiadywali się wszystkiego o czymś i czegoś o wszystkim. Weekend kulturalny. Każdy piątek po 18. Maja Kluczyńska, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 23.30, Paulina Łukawska. Zapraszam. Polska zacieśnia gospodarczą i polityczną współpracę z Senegalem. W Warszawie spotkali się prezydenci obydwu państw, Andrzej Duda i Macky Sall. Senegal, obecnie niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, poparł polską kandydaturę do tego gremium na lata 2018-19. Przedstawiciele władz podpisali też 5 memorandów o współpracy, przede wszystkim w zakresie gospodarki. Zintensyfikowane zostaną też konsultacje polityczne. W tym roku w Dakarze otwarto polską ambasadę. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Senegal to najważniejszy gospodarczy partner Polski w Afryce Zachodniej. W programie polskiego rządu Go Africa Senegal jest jednym z 4 głównych partnerów Polski, jeżeli chodzi o eksport i inwestycje w Afryce. Prezydent Andrzej Duda liczy też, że nie tylko Senegal poprze Polskę w staraniach o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie także wśród krajów Afryki, gdzie Senegal zajmuje dzisiaj niezwykle istotną pozycję. A prezydent Senegalu Macky Sall liczy na współpracę szczególnie w obszarze rolnictwa. Mogę powiedzieć, że w dziedzinie modernizacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego mamy ogromne priorytety. Musimy także rozwijać sektor usług. Podpisane polsko-senegalskie porozumienia dotyczą m.in. współpracy w zakresie rolnictwa, inwestycji i turystyki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło podaną wcześniej przez Polskie Radio informację o udzieleniu przez polskie władze odpowiedzi na zalecenie Komisji Europejskiej z lipca. Dziś mijał termin, w którym Bruksela oczekiwała reakcji ze strony Warszawy na zalecenia w sprawie praworządności. W opublikowanym oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że polskie władze oceniły zalecenie Komisji Europejskiej z lipca jako niezasadne.
Jest wniosek prokuratury do sądu o tymczasowy areszt dla Marka N., który nielegalnie prowadził dom schronienia w Zgierzu. Mężczyzna był dzisiaj przesłuchiwany i usłyszał kolejny zarzut. Tym razem oszustwa. O szczegółach Piotr Krzysztofiak. Tymczasowy areszt dla Marka N. jest konieczny, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Przede wszystkim przemawia za tym zachodząca ze strony podejrzanego obawa matactwa, a także obawa ucieczki bądź ukrywania się przed organami ścigania. Marek N. podczas przesłuchania nie przyznał się do postawionych zarzutów. Składał wyjaśnienia, których treści obecnie kierują się dobrem postępowania ujawnić nie mogę. Wszystko wskazuje na to, że w tej sprawie dużo jeszcze pracy przed nami. Wiele wątków wymaga zbadania. Nie wykluczamy dalszego poszerzenia zarzutów. Mężczyźnie za oznęcanie się nad 19 podopiecznymi oraz narażenie życia i zdrowia 5 z nich, a także oszustwo i jego usiłowanie grozi do 8 lat więzienia. Piotr Krzysztofiak, Radio Łódź. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie za wszystkich, których dotknęło kolejne trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech. Doszło do niego 2 miesiące po poprzednim kataklizmie, który kosztował życie prawie 300 osób. 3 silne wstrząsy odczuwalne były wczoraj wieczorem na całym Półwyspie Apenińskim. Do dziś towarzyszyło im ponad 200 o mniejszej sile. Za cud uznano fakt, że mimo tak silnych i rozległych wstrząsów nie ma ofiar śmiertelnych, ludzi ciężko rannych ani zaginionych. Bez dachu nad głową pozostaje jednak około 3000 osób. Niepowetowane straty poniosło także dziedzictwo artystyczne i religijne centrum kraju. Wielu zabytków nie da się podnieść z gruzów. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, a zwłaszcza wolontariat SDM, zmieniły stereotyp polskiej młodzieży jako słabo zaangażowanej i biernej w życiu społecznym. Mówił o tym biskup Damian Muskus podczas konferencji Kultura i Turystyka Sacrum i Profanum. Odbyła się ona w Łodzi. Powołując się na wyniki badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, biskup podkreślił, że dzięki SDM młodzież doświadczyła, że jest grupą, która ma wpływ na rzeczywistość i może ją zmieniać. Działania wolontariackie doprowadziły do tego, że młodzi ujrzeli nowe scenariusze życiowe. Zrozumieli, że jest możliwe inne życie, bogatsze i aktywniejsze, mówił biskup Muskus, przedstawiając pierwsze wnioski z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Jutro odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu SDM Jesteśmy Razem. W programie wydarzenia w Tauron Arenie Kraków zaplanowano m.in. świadectwa uczestników Światowych Dni Młodzieży, koncert zespołu Nie ma go tu i wspólną Eucharystię. Pomysłodawcą wydarzenia jest biskup Grzegorz Ryś. Przekonywał on, że nie można zmarnować owoców, które dały Światowe Dni Młodzieży. W przypowieści o talentach jest wyraźnie powiedziane, że tylko ten je zachowuje, kto pomnaża. Jeśli nie zaczniemy pomnażać tego, co było Bożym działaniem w czasie Światowych Dni Młodzieży, to za chwilę będzie nam się tylko wydawało, że to się wydarzyło. To byłoby marnowanie Bożej łaski, mówił biskup Ryś. Serwis z życia Kościoła Katolickiego przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Inateka.pl. W Polskim Radiu 24 Nos Kleopatry. Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła truny. Żadnej lampy, żadnej świcy. W oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Czyść całe duszeczki. W jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marznie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary w surowym wszczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary i piszczy i płacze rzewnie. Każda śpieszcie do gromady, gromada niech się tu zbierze. Oto obchodzimy dziady, wstępujcie w święty przybytek. Jest ją można, są pacierze, i jedzenie, i napitek. Wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? To są zalety funkcjonowania mediów publicznych. Jak nie będzie mediów publicznych, to już takich słuchowisk na bazie chociażby dziadów
Adama Mickiewicza już na pewno nic nie będzie w Polsce robił. A ja już wracam, Wiktor Świetlik, moimi gośćmi, przypominam, są pani profesor. Tutaj drobne komplikacje z nazwiskiem, w oficjalnych niektórych uniwersyteckich dokumentach jest, że Hanna Zowczak, ale jak wiemy od pani profesor i z publikacji, z podpisów pod publikacjami naukowymi, pani profesor Magdalena Zowczak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Mateusz Matyszkowicz, dyrektor TVP Kultura, a także znany publicysta, filozof. Szanowni Państwo, posłuchaliśmy najbardziej chyba emblematycznego tekstu należącego do wielkiej literatury polskiej, dotyczącego święta Wszystkich Świętych, czy święta Zmarłych właściwie w tym przypadku, jednego i drugiego powieszanych. Przed no, święta może wszystkich grup będących w czyśćcu w tym przypadku. No i właśnie pytanie, na ile ta obrzędowość się zmieniała? Nasi dziadkowie obchodzili wszystkich świętych w sposób podobny, czy zupełnie inny? To zależy, jeżeli mielibyśmy porównywać to, co przed chwilą nam zostało tutaj przypomniane, to Mickiewicz skonstruował te swoje dziady z różnych elementów obrzędowości białoruskiej, litewskiej i nigdzie nie było tego rodzaju obrzędu, tak jak on to przedstawił. To jest, szczególnie, że tam duchy przylatują. No nie, to już nie o to chodzi, ale chodzi o sam obrzęd, to przywoływanie duchów. A czy to jest, przepraszam pani profesor, przepraszam to słowo, ale zawsze mnie to nurtowało przy tej lekturze. Czy to jest możliwe, że rzeczywiście na przełomie XVIII i XIX wieku, tak jak to czasami jest podawane w literaturze, niektóre obrzędy pogańskie no, na terenach właśnie chociażby Nowogródczyzny czy Litwy jeszcze funkcjonowały. Zależy, jak pan zdefiniuje pogaństwo, bo niektóre elementy trwają do dzisiaj bardzo mocno. Świetnie. Ja w latach, no nie tylko, nie. Ja w latach 90. prowadząc badania etnograficzne uświadomiłam sobie, jaki może być lęk przed zmarłymi, kiedy mi opowiadano o spotkaniu z duszami zmarłych właśnie w okolicach tego święta nocą pod cmentarzem. Były to absolutnie straszne opowieści, bo jeżeli się im wejdzie w drogę, to można zostać rozszarpanym na miejscu. I wiara w to była absolutnie żywa w latach 90. w niektórych środowiskach. Sądzi pani profesor, że to jest bardziej efekt, no, że to jest kontinuum z wierzeniami pogańskimi, czy nie jest to po prostu efekt działania horrorów nie, i tego typu, no, nabytków, bym powiedział, związanych z kulturą masową? Nie, dlatego że to była prowincja Związku Radzieckiego w latach 90. tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego i tam tak zwana religia udomowiona funkcjonowała, czyli przekaz bezpośredni. Przede wszystkim dziadkowie edukowali wnuczęta religijnie i oni pewne rzeczy wręcz odżywały archaiczne w tej kulturze. I to nie było... Te narracje, ja bym mogła w tej chwili ułożyć z nich scenariusz filmu. Natomiast lęk, który się za nimi krył, to nie był lęk przed żadnymi tam fantazmatami, jakimiś żywymi trupami. To był lęk przed zmarłymi i to zmarłymi, bliskimi zmarłymi. I to różni, bym powiedziała, stosunek, który starał się wypracować Kościół chrześcijaństwo w ogóle wobec zmarłych, wobec tego takiego archaicznego lęku, którego my często dzisiaj nie jesteśmy świadomi. Właściwie dawniej przy każdym ważniejszym wydarzeniu w życiu społeczności tym zmarłym składano ofiary po to, żeby ich przebłagać. Oni mogli pomagać, ale oni mogli też szkodzić. Oni mogli przyciągać do siebie. Także do dzisiaj zresztą w obrządkach pogrzebowych funkcjonują również w Polsce takie rozmaite drobne gesty, żeby uniemożliwić powrót tego zmarłego po żywych. A jakie to są gesty? No na przykład wynoszenie trumny przez okno, no to już takie spektakularne bardzo, ale trzykrotne trącanie trumną o próg,
czy no, takie przemówienia pożegnalne, wylewanie wody po myciu zmarłego, pozbywanie się tych wszystkich rzeczy, których używał, niszczenie ich. Z drugiej strony jest też zwyczaj obdarowywania biednych ubraniami zmarłego, ale to trochę się wiąże z takim postrzeganiem ubogich w kontekście dziadów prawnych właśnie. Dziadów, którzy reprezentowali duszę zmarłych. Również Chrystus był wyobrażany często jako sprawdzający ludzi i chodzący po biedności w świecie, czyli w postaci dziada. Starca, żebrzącego starca, krótko mówiąc. Nieprzyjęcie takiego starca do domu groziło poważnymi sankcjami. Żebracy to bardzo dobrze potrafili wykorzystać. A jeszcze przerwaliśmy trochę przy tym Mickiewiczu. Czy on, pani profesor, jednym słowem pozbierał różne fragmenty tradycji, czy no, w dziadach jest dużo konfabulacji? Nie, to... Oczywiście nie chodzi mi o wątki nadprzyrodzone, tylko te związane z samą obrzędowością. Nie, tam to jest bardzo w duchu, bym powiedziała, tej obrzędowości. Natomiast nigdzie folkloryści, to już dawno badając rozmaite aspekty obrzędowości pogrzebowej, nie stwierdzili takiego obrzędu, jak on to skonstruował. On po prostu poskładał pewne elementy w taką artystyczną całość. Strukturę tym po części. Musimy pamiętać, że dziady były pisane w sposób taki rozproszony, ale poszczególne części powstawały błyskawicznie. Dziady drezdeńskie chyba w kilkanaście godzin nawet powstały, więc to znając też skłonność Mickiewicza do takiej postawy profetycznej, do improwizacji i tak dalej, no to jest Mickiewiczowa wyobraźnia. Natomiast jest jedna bardzo ciekawa rzecz związana z dziadami. Wspomniałeś, Wiktorze, o tym, że jak nie będzie mediów publicznych, to kto tak zarejestruje dziady? Otóż nie podlizowałem się dyrektorowi TVP Kultura. Od razu tłumaczę, proszę tutaj... Nie, 1 listopada wyemitujemy dziady Skwinarskiego. Nie było to umawiane, nie jest to kryptoreklama. Ale jeszcze raz, jeżeli możesz, tak? Mhm. 1 listopada w TVP Kultura dziady Skwinarskiego, ale warto powiedzieć, że już dawno nie było takiego roku w polskim teatrze, w którym byłoby kilka nowych premier dziadów. Ten rok był wyjątkowy pod tym względem i to jest ciekawe, dlaczego teatr wraca do dziadów. Wraca Michał Zadara, który jako pierwszy w historii wystawił całość dziadów, 14-godzinny maraton w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Litwin Nekrosius w Teatrze Narodowym wystawia dziady, takie bardziej misteryjne, mistyczne. Teraz Teatr Wierszalin przygotowuje swoją premierę dziadów na własny jubileusz i to mają być takie dziady obrzędowe, połączone rzeczywiście z pójściem na groby zmarłych tego dnia. Nie tak dawno też była premiera dziadów Pasiniego, więc to jest niezwykle ciekawe. Znaczy, są te dziady historyczne z lat 60., są dziady Skwinarskiego, a te kolejne jakoś popadały w niepamięć, a tutaj teatr wraca. To czym byś uzasadnił taką no, reaktywację, powrót dziadów? Jest kilka motywów, tak mi się wydaje. Po pierwsze, żyjemy w takim momencie, w którym jest taka silna potrzeba przepracowania swojej tożsamości i odniesień takich tożsamościowych. I dziady są świetnym tekstem, żeby ćwiczyć na tym naszą rozmowę o tym, czym jest polska tożsamość, czym jest polska tradycja. To może być albo w takiej formie podtrzymującej, jak u Nekrosiusa, a może być w takiej formie obnażającej, jak u Zadary. Zadara uważa, że to nie jest żadne misterium narodowe, że to jest po prostu wynik zawiedzionej miłości Mickiewicza, który w takiej konwulsji po odrzuconej miłości pisze te dziady. Czy negujemy, czy odnosimy się pozytywnie, za każdym razem musimy się zmierzyć z jednym z najważniejszych tekstów polskiej kultury. I to też jest bardzo ważne, że popatrzmy, jaką ciekawą mamy kulturę, skoro jeden z naszych najważniejszych tekstów, które wiele osób zna na pamięć w obszernych partiach, jest tekstem, który właśnie się odnosi do tej sfery na styku życia doczesnego i
i życia później. Pozagrobowego, tak? Albo wątki społeczne, które są też bardzo silne u Mickiewicza, które z kolei były ważne dla Zadary. A skąd ta siła akurat tego dzieła w literaturze polskiej? Gdzie one wybierają ten autor? Znakomity tekst literacki, a jego znakomitość polega na świetnym wyczuciu dramaturgii. Znaczy, rzeczywiście Mickiewicz potrafił zbudować misterium za pomocą tekstu literackiego i odtwarzanie tego misterium, przywoływanie go, no to jest gratka dla każdego reżysera. Znaczy, bo to jest teatr, żeby tę magiczność wywołać. I tekst, który wprost się odnosi do tajemnicy, jest do tego znakomity. Jednym z takich bardzo ważnych dla mnie wspomnień związanych z świętem Wszystkich Świętych były wędrówki przed laty, kiedy byłem małym dzieckiem przez cmentarz na Ogrodowej w Łodzi, gdzie chodziliśmy na grup ewangelicki moich pradziadków, a także prapradziadka, przedzierając się przez takie dzikie chaszcze do takiego starego grobu, który gdzieś w tych chaszczach naprawdę szło się dziesiątki metrów i on stał po prostu taki zarośnięty wokoło krzakami, w których trzeba było właściwie sobie wydrzeć ścieżkę. No dzisiaj jest tam po prostu fragment tego cmentarza komunalnego, który się rozrósł w tym kierunku. Stoją nowe groby, no już nie ma na Łubuckiej Ogrodowej takich, gdzie właśnie chaszczy, chociaż jest wiele pięknych zabytkowych grobów. Czy można by to odnaleźć też w tym trochę to, co się dzieje i ze świętem Wszystkich Świętych i generalnie rzecz biorąc taką obrzędowością, że ona się staje masowa, że w jakiś sposób ją trochę zjada i kultura masowa i taka współczesność? Różnica polega na tym, że w tej chwili każdy stara się, żeby swoich bliskich pochować w takim bardzo trwałym grobie. Dawniej na to było stać tylko najbardziej zamożnych. Chłopskie mogiły takie ziemne, miały drewniane krzyże i nikt ich nie naprawiał. Co więcej, funkcjonowało wierzenie, że nie należy ich naprawiać. Bo jak w miarę jak on się rozsypuje, to również prochy tego zmarłego są niejako wchłaniane przez ziemię. Czyli de facto, kiedy krzyż się rozpada, to i proch, i zmarły się rozpada w proch. I to jest ten stan pożądany. To jest ten stan, do którego wszyscy zmierzamy. Co wiąże się zresztą znowu z historią stworzenia. Jest taka żydowska opowieść o tym, że jak Bóg stwarzał Adama, to wziął ziemię z czterech stron świata, żeby gdziekolwiek nie pójdzie, to mógł spocząć. No więc z prochu jesteś, w proch się obrócisz, to jest właśnie to, bo dopiero ten moment umożliwia przejście tak naprawdę do życia wieczne, kiedy już te szczątki uległy. No więc to, czyli chłopów czy uboższą ludność grzebano płytką, gęstą i często przekopywano, żeby grzebać następnych. Czyli ta pamięć tych grobów nie była bardzo długa, w sensie pielęgnowania. To mogły być przekazywane, to mogły być groby, jeżeli w miarę stabilna była wspólnota, to był teren w centrum przy cmentarzu, co też inaczej lokalizowało te cmentarze niż współczesne, położone poza miastem daleko zazwyczaj. I to też Kościół bardzo nad tym pracował, żeby to nie było w centrum, bo to sprzyjało rozprzestrzenianiu się rozmaitych tam chorób i zaraz. Więc inna jest lokalizacja, inny jest sposób pochówku właśnie takiego trwalszego, chociaż z drugiej strony też tak teraz się upowszechniło to jednak palenie ciał, również tam, gdzie Kościół niechętnie w tej chwili na to patrzy, no bo cena takiego grobu, takiego miejsca na cmentarzu, to już sięga naprawdę wysoko, zwłaszcza w
dużych miastach. To wszystko wpływa oczywiście na również zwyczaje związane z... Wątki merkantylne na... Tak, no to się nie da tego uniknąć. Wątki, znaczy zakotwiczone w poczuciu sakrum absolutnym. Święta zmarłych, te dwa dni, to jest fantastyczny okres dla handlu i przechodzimy tak płynnie, bym powiedziała, potem do Bożego Narodzenia, no bo to jest... To między innymi też ze względu na Halloween, która je poprzedza, no to jest ten moment, kiedy handel ma swoje wielkie dni ze względu na te wszystkie gadżety, które w tej chwili są użytkowane w przypadku odwiedzania grobów. Ale z tymi grobami to jest ciekawa sprawa, bo jest też silnie zakorzenione w polskiej tradycji legenda o Piotrowinie, prawda? Tutaj bardzo istotny jest ten wątek też indywidualności w polskiej kulturze i jednak pewnego przywiązania do własności, że ten własny skrawek ziemi, który jest długo, bo nawet po śmierci jest grobem, to jest jednak taki szacunek dla naszej jednostkowości, stąd takim koszmarem dla nas, czymś niewyobrażalnym jest pamięć o zbiorowych mogiłach, na przykład groby katyńskie, prawda? Herbert, kiedy pisał o tych grobach, mówił o tych guzikach pojedynczych, tak? Śmierć, o tym, że trzeba wszystkich policzyć. Śmierć jest zawsze indywidualna. Nawet jeżeli jest wynikiem jakiegoś masowego mordu, nawet jeżeli jest wynikiem wojny, to my pamiętamy przede wszystkim o poszczególnych imionach i nazwiskach, tak, o tych poszczególnych guzikach, które są pochowane. Osobny grób jest symbolem jednak czegoś takiego, nie? Tylko, że to był przywilej tych możnych Piotrowi, to nie był jakiś byle kto, on sprzedał tę wioskę. Ale to się chyba zmienia, to jest ciekawe, po powstaniu styczniowym, w które zostały włączone szersze, jak to się mówi, masy społeczne i pamięć o grobach bohaterów, o mogiłach przetrwała bardzo długo, tak? Słynna mogiła z Nocy i Dni Bohaterowicza chociażby, prawda? Która sięga pamięcią jeszcze starszej mogiły pierwszych osadników z XVI wieku, to... Ale to są wszystko groby szlacheckie, a groby chłopskie, no to właśnie rozpadały się i pamięć ginęła często razem z tym krzyżem. Znaczy pamięć o tyle, o ile ona nie opierała się na przekazie ustnym, ale to wiadomo, że ten przekaz ustny też. No, zarówno pismo, krótko mówiąc, jak wystawne groby, czy to pompa funebris, bo przecież o tym żeśmy nie mówili, ale to cmentarz jest nie tylko miejscem, gdzie się jednoczą żywi ze zmarłymi, ale on odzwierciedla strukturę społeczną, to znaczy status majątkowy, status społeczny jest uwidoczniony właśnie poprzez nadal? Formę grobu. No, no, domyślam się, że to było w latach 90. bardzo widoczne, kiedy były te, że posiadacze Mercedesów mieli lepszy kamień niż posiadacze tramwajów. Ale... No tak, ale to też się jakoś tam wiąże ze statusem wtórnym, co prawda, ale się wiąże. A tak jest zawsze ta warstwa aspirująca, która stara się wzorować na warstwie zamożniejszej, a czasem nawet ją przeskoczyć i to jest bardzo widoczne zarówno na drogach, jak i na cmentarzach. Jeżeli jeszcze można dodać o pochówku tych magnatów i możnych, to oni czasami przyjmowali taką postawę pokory, to znaczy kazali się na przykład chować pod wejściem do kościoła, żeby wszyscy deptali niejako po ich grobie. To był taki znak pokory. No ale wisiała tablica z inskrypcją i to dzisiaj można przeczytać, kto tam został pochowany, natomiast po ich chłopach pańszczyźnianych nie zostało ani śladu. Ale to jest też ciekawy wątek, że nawet najbardziej pompatyczny pogrzeb najzacniejszego obywatela wiąże się z tym elementem przynajmniej deklarowanej pokory i równości wobec śmierci i życia pozagrobowego. To tutaj się przypomina z kolei cały ceremoniał pogrzebowy rodziny dynastii Habsburgów. Tam jest taki element, że kiedy trumna ma zostać wniesiona do kościoła,
to jest pukanie w bramę. Pytanie, kto tam. Są wymieniane wszystkie tytuły cesarsko-królewskie, dynastyczne. I odpowiedź z kościoła: nie znam takiego. Dwukrotnie powtórzona. I dopiero kiedy za trzecim razem pokorny sługa i tutaj imię chrzcielne pada, dopiero drzwi się otwierają, prawda? Czyli to poczucie jednak równości wobec śmierci, nawet jeżeli jest deklarowane, nawet jeżeli jest tylko w takiej sferze symbolicznej, jest bardzo istotne. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca, ale chciałbym, gdybyście króciutko jeszcze powiedzieli, czy, tak wychodząc trochę z tej przeszłości w przyszłość, na ile wszystkich świętych powinno być elementem polityki państwa, na ile polityka kulturalna państwa może tutaj na to w jakiś sposób przeregulować, czy wspierać pewne odpowiednie bądź to postawy, wzorce, rzeczy, które wpływają na tożsamość. Także w kontekście Halloween. Bardzo przepraszam Państwa, ale macie na to po 40 sekund. Zasada pomocniczości głosi, że państwo nie musi ingerować tam, gdzie sobie samo społeczeństwo radzi. Przy Wszystkich Świętych widzimy, że jednak ta siła tego, co obchodzimy tego dnia, jest większa. Po prostu nie wolno się dać zwariować. Przychodzi sobie to Halloween za pomocą filmów anglosaskich. Mieszkam w malutkiej wsi teraz i owszem, widuję przebierańców, ale i tak to wszystko jest niczym w porównaniu z kolejnym dniem, kiedy wszyscy idą na grobę. Czyli się nie przejmować, odpowiedź Mateusza Matuszkiewicza. Pani profesor? Ja chciałam tutaj zakończyć dowcipem, chociaż to nie będzie dotyczyło polityki państwa, ale właśnie pyta synek mamy, dlaczego mu nie chce kupić stroju na Halloween, a ona na to mu odpowiada, bo to nie jest polskie święto, Brajanku. Dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi była pani profesor Małgorzeta Zowczak z Instytutu Magdalena Zowczak. Już po raz trzeci coś przekręciłem, pani profesor. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Moimi gośćmi była pani profesor Magdalena Zowczak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, a także Mateusz Matuszkiewicz, dyrektor TVP Kultura. Dziękuję serdecznie. Wiktor Świetlik, dobranoc. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam. Autopromocja. Jest północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. W strukturach wojskowych jest jeszcze wielu funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w TVP Info. Minister szacuje, że to ponad 100 osób w liczącej 100 tysięcy armii. Oczywiście, jeżeli są to ludzie zweryfikowani, a to właśnie sprawdzamy, to nie ma powodu, żeby oni nie służyli, ale niestety wiadomo także, że zarówno pan Klich, jak i pan Siemoniak przyjmowali i lokowali w wojsku także funkcjonariuszy WSI, którzy mieli negatywną opinię weryfikacyjną. Minister Macierewicz zapowiedział, że oficerowie mający negatywną opinię weryfikacyjną będą musieli odejść z wojska. Rosja nie zamierza napaść na żaden kraj i ceni swoją niepodległość, oświadczył Władimir Putin. Gospodarz Kremla odpowiadał na pytania gości Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałdaj. W spotkaniu z rosyjskim przywódcą wzięło udział ponad 100 znanych polityków i politologów z kilkudziesięciu krajów świata. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Władimir Putin skrytykował Sojusz Północnoatlantycki za straszenie rosyjską agresją. W jego ocenie jest to tylko pretekst do zwiększania wydatków na zbrojenia i wzmacniania obecności wojskowej w pobliżu granic Rosji. Rosja nie zamierza napadać na żaden kraj, zadeklarował gospodarz Kremla. Jednocześnie oświadczył, że Rosjanie nauczyli się w ostatnim czasie cenić wolność i niepodległość. Wspominając o konflikcie ukraińskim, Władimir Putin kolejny raz nazwał Ukraińców i Rosjan jednym narodem. Rosjanie i Ukraińcy to Rosjanie i Ukraińcy to
rzeczywiście jeden naród, zarówno pod względem historii, jak i kultury. Najpierw nas rozdzielono, a potem poszczuto jednych na drugich, ale sami sobie jesteśmy winni i sami musimy znaleźć wyjście z tej sytuacji. Mówiąc o konfliktach politycznych między Rosją a Zachodem, Władimir Putin zapewnił, że Moskwie nie zależy na globalnej dominacji i nie ma w planach światowej ekspansji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest zgoda ambasadorów z unijnych krajów na podpisanie umowy handlowej z Kanadą. Przedstawiciele państw członkowskich zaakceptowali belgijską deklarację wynegocjowaną przez przedstawicieli rządu federalnego, regionów i społeczności językowych. Ten dokument sprawił, że Walonia wycofała weto. Oficjalnie decyzja ambasadorów jest w procedurze pisemnej i do dziś, do północy, można jeszcze zgłosić.